piątek 26 stycznia w miejscowości Brożec w gminie Strzelin strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej otrzymali nowy, długo oczekiwany wóz strażacki. W gminie Strzelin mamy 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, 3 są w Krajowym Systemie Ratownictwa, natomiast OSP Brożec jest poza systemem. Długo czekali strażacy na nowy wóz, rzeczywiście od kilku lat w jednostce służy Jelcz, który został przekazany z Państwowej Straży Pożarnej i strażacy, druhny i druhowie swoją pracą w ostatnim czasie, zaangażowaniem, zasłużyli na ten samochód. Bardzo chcieli mieć samochód, który jest niezawodny z tej wyższej półki, dlatego postanowili jednak uzbierać, pozyskać sponsorów na nową, nowoczesną Scanię. I ta Scania przyjechała, wjechała do Brożca w pierwszych dniach stycznia, na początku nowego roku. Było to wielkie święto, została wprowadzona już do podziału i już myślę, że już niedługo wyjedzie na pierwszą akcję. To jest druga Scania na terenie naszej gminy Strzelin, bo w ubiegłym roku taki wóz pozyskali strażacy z OSP Nowolesia. Nowy samochód dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej to bardzo ważne wydarzenie. Samochody ratowniczo-gaśnicze, takie jak ten, to podstawa strażackiej mobilności, utrzymania właściwego poziomu gotowości operacyjnej. To właśnie dzięki takim samochodom strażacy ochotnicy niosą profesjonalną, skuteczną pomoc wszystkim, którzy tego potrzebują. Takie wozy są kupowane już na wiele, wiele lat. Mamy do dyspozycji auta, które jeżdżą po 30, nawet 40 lat. Jeżeli jest auto dobre, na dobrym podwoziu, dobrej marki, to jest w stanie posłużyć jeszcze pokoleniom strażaków. Samochody takie jak ten na pewno podnoszą komfort pracy, bezpieczeństwo, skuteczność i szybkość podejmowania interwencji. To bardzo duże wzmocnienie tego potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Brożcu. Mimo, że często jest trudno zasilić poszczególne jednostki OSP nowymi druhnami, druhami, bardzo się cieszę, kiedy jednak widzę nowe twarze w zasobach kadrowych naszych OSP. Z reguły to są jednak tematy rodzinne, czyli z pokolenia na pokolenie przechodzi ta krew strażacka i tak jak już ojciec, dziadek był strażakiem, to bardzo się cieszę, że również mamy bardzo dużo druhen w naszych jednostkach OSP, które jeżdżą do akcji, biorą udział w różnego typu zdarzeniach, bardzo dobrze się spisują. Działalność OSP opiera się na takiej bezinteresownej chęci niesienia pomocy. Ta postawa, która wpisana jest w działalność strażaków ochotników, ona właśnie sprawia, że te straże tak dobrze działają, uzupełniają Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy wspólnie z Państwową Strażą Pożarną. Tworzymy bardzo zwarty, a jednocześnie skuteczny element bezpieczeństwa państwa. Trzymamy kciuki za to, żeby OSP w Brożcu rozwijało się tak dobrze jak do tej pory. Żeby sprzęt dobrze służył, niekoniecznie w trudnych, niebezpiecznych akcjach, aby takich było jak najmniej. A jak się już takie zdarzą, to żeby strażacy bezpiecznie mieli właśnie dobry sprzęt, dobre wyszkolenie i bezpiecznie wracali do swoich rodzin. Nowy wóz strażacki to nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa samych strażaków, ale również poprawa bezpieczeństwa w całym powiecie strzelińskim. Proszę o wystąpienie.